No, dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio ktoś pytał, jak wygląda ten mój poranny izotonik, czyli coś, co idealnie wpływa na nasze jelita o poranku i przyjmujemy oczywiście na czczo. I to jest tak. Ciepła woda, szklanka ciepłej wody, uwaga, nie może być gorąca. Dodatkowo do tego dodajemy połówkę soku z cytryny, sok z cytryny z połówki cytryny, o tak, wyciśnięty. Dodajemy szczyptę soli i łyżeczkę octu jabłkowego, ekologicznego lub takiego naturalnego, który sami robicie. Mi przygotowuje taki ocet mama. Proszę bardzo. Wszystko ze sobą mieszamy i tak jak powiedziałam, pijemy na czczo. Ponieważ film na temat moich poranków trochę Was zainspirował, dostałam też kilka wiadomości o różne fajne książki, które mogłabym polecić, które też pomogą Wam wprowadzić zmiany w codziennym życiu, to tak sobie pomyślałam, że dzisiaj Wam je pokażę. O fenomenie poranka już Wam opowiadałam. Jest też kolejna część, czyli fenomen dwóch kroków tego samego autora, ale powiem Wam szczerze, że bardzo dużo jest tutaj powtórzeń właśnie z tej książki, więc no, szczerze nie polecam. Jeśli już chcecie zacząć, to zacznijcie od fenomenu poranka, bo jest naprawdę genialną książką. Druga pozycja, którą chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest to neurohacking. Jak widzicie, ja sobie zawsze w książkach wszystko zaznaczam, gdzie są fajne informacje i nie tylko. I przede wszystkim jest to książka, która może być dla Was takim wprowadzeniem do biohackingu, ale z drugiej strony macie tutaj wszystko w pigułce, bo ona jest naprawdę dosyć gruba i w tak fajny, przystępny sposób stworzoną książkę, wprowadzenie właśnie do tych zmian, jak to jest z naszym mózgiem, co możemy robić i jak możemy działać, na co warto zwrócić uwagę, co wprowadzić, jeśli chodzi o naszą suplementację w porankach, wieczorach, jak zorganizować sobie dzień pod względem tego, żeby nasz mózg dobrze pracował i dobrze funkcjonował. Wiele świetnych informacji, więc tę pozycję również Wam polecam. Kolejna książka to Atomowe nawyki i to też jest świetne takie wprowadzenie do zmian. Czyli nie chodzi tutaj o to, by usuwać od razu co i jak wasze nawyki, ale żeby najpierw zrozumieć, o co tak naprawdę w tych nawykach chodzi i jak skoncentrować się na dobrych zmianach, dobrych nawykach, a co zrobić, żeby usunąć właśnie to, co Wam przeszkadza, jak o siebie zadbać, jak wprowadzić te zmiany. Więc naprawdę świetna, świetna książka. I jeszcze jedna, mimo tego, że mamy tutaj nadzwyczajny sukces w tytule, jest to książka, która dla mnie i według mnie odnosi się tak naprawdę do całego naszego życia. Bo sukces to nie jest tylko kwestia zdobywania pieniędzy i odnoszenia, no właśnie, wysokich zmian, nie wiem, sukcesu w pracy i tak dalej, ale sukces, który tyczy się całego naszego życia. I tutaj mamy świetnie opracowane, rozdział po rozdziale, właśnie wszystkie takie najważniejsze informacje, co robić, jak to robić, dlaczego tak to wygląda, dlaczego pewne rzeczy wynikają z naszych przyzwyczajeń, z tego, jak wyglądała nasza młodość, co zrobić, żeby poprawić na przykład pewne cechy naszego charakteru. Świetna, świetna książka i uważam, że nawet lepsza jest ta pozycja od Atomowych nawyków. Więc cztery takie książki, które mogę Wam spokojnie polecić na dzień dobry. Grube, czyta się je raz, dwa, ale naprawdę warte zainteresowania. No, dzień doberek, boberek, jeszcze raz oficjalnie sprzed mojego lustra zaczynamy dzisiaj nowy daily vlog. Ja właśnie wybieram się na spotkanie z Moniką. Musimy dzisiaj dużo spraw obgadać. Znamy się z Moniką już kilka dobrych lat, ale dzisiaj będziemy rozmawiać w kwestiach biznesowych. I dlatego też wypchałam torby po brzegi. Słuchajcie, komputer, czekajcie, żeby to było widać. O, komputer, kosmetyki, technologie, wszystko tutaj mam. A co mam dzisiaj na sobie? Koszulka kupiona w Van Graaffie kilka lat temu, czarna z nadrukiem, do tego pomarańczowe portki szerokie, torba Michael Kors i klapki Loafers przywiezione
stronę z Włoch. Okulary w torbie, siadam do samochodu, jadę, żeby się nie spóźnić, a Wam oczywiście życzę miłego oglądania tego dzisiejszego vloga. Dziś na obiad robię krem z dyni. Tak, wiem, zaraz sobie pomyślicie, no co ta Anita, latem robisz krem z dyni? No właśnie tak, a to dlatego, że mam, słuchajcie, zapasy w zamrażarce warzyw, które chciałabym zużyć, żeby zrobić miejsce na nowe, między innymi na mrożoną fasolkę, na mrożoną cukinię, na mrożoną dynię świeżą. Także wykorzystuję zapasy i robię pyszny obiad. No i proszę, świeża bagietka, gęsty krem dyniowy, śmietana i jeszcze posypię chyba pestkami z dyni. Idealny obiad. Zapytałam Was ostatnio w karcie społeczność, a w sumie to zaprosiłam Was do zrobienia ankiety, do udziału w ankiecie, czy chcielibyście, żeby na moim kanale znowu pojawiły się filmy typu denko kosmetyczne. A dlaczego? Bo pod jednym z moich filmów padł komentarz, że brakuje na moim kanale filmów właśnie typu haule z siaty, zapewne pamiętacie takie filmy, czyli takie moje spontaniczne zakupy i tak dalej, z różnych drogerii, nie tylko, ale też między innymi właśnie denka kosmetycznego. I muszę Wam powiedzieć, że ja to denko kosmetyczne jakiś czas temu zaczęłam robić sobie na Instagramie, na moim drugim koncie, zapisywać Instastory w wyróżnianych relacjach na profilu, no ale okazuje się w ankiecie, którą przeprowadziłam, że jednak większość jest za tym, żebym wróciła do tego typu filmów. I powiem Wam też, że przemyślałam sobie całą tą sytuację i na pewno nie będę robić oddzielnych filmów, czyli właśnie takich denko kosmetyczne, jak kiedyś robiłam, jak w ogóle kiedyś się robiło. Czekajcie, przyciszę sobie telefon, bo dzisiaj wrzuciłam nowy post i cały czas jest tam po prostu ktoś, co ślika. Więc nie będę robić na pewno filmów takich dedykowanych, czyli denko kosmetyczne. A dlaczego? Dlatego, że jak ja się za bardzo rozgadam, to mogę gadać godzinami i czasami tych kosmetyków jest naprawdę sporo. No jakoś tak wychodzi w miesiącu, że sporo ich już zużyłam, więc stwierdziłam, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie dwóch typów filmów, czyli coś, o co też mnie prosicie, więcej daily vlogów, razem właśnie z takim denkiem kosmetycznym. I gdzieś jakoś pod koniec miesiąca będę coś takiego robić, więc mam przygotowaną torbę. Lecę jeszcze po herbatkę z kopru włoskiego, którą sobie przygotowałam, i bierzemy się za przegląd. Patrzcie, kto przyszedł. Jęcząca bułka. Proszę bardzo. Pyta. Przywitasz się? Tamina mówi sama za siebie, że... Oj, coś nie za bardzo. Coś nie za bardzo. Jęcząca bułeczka, proszę, jaka piękna. No, no. No, dobra. Herbatka z kopru włoskiego jest, jest. Torba z pustymi kosmetykami jest, jest. To lecimy. Na początek deo, Borotalko. Kto mnie śledzi, ten doskonale wie, że jest to moje ulubione deo. Przywoziłam do tej pory z Włoch, zamawiałam z Włoch, ale okazuje się, że można też Borotalko w wersji oryginalnej zamówić w różnych sklepach internetowych. Między innymi zamówiłam sobie ostatnio na Notino i nie jestem zadowolona. Ale może zrobię na ten temat inny film, jeśli będziecie chcieli, bo nie wiem, nie wiem, więcej nie mówię. W każdym razie moje ulubione deo, kolejna buteleczka wykończona. Dalej. Ulubiona pianka, znaczy ulubiona. Pianki do mycia dłoni od Bath & Body Works. U mnie regularnie w mojej łazience zawsze są. Kończę jedną, zaczynam drugą. Kupuję zawsze na promocji, bo wtedy wychodzi dużo, dużo taniej. Na przykład tam chyba są takie promocje, jak kupisz dwa, trzeci jest gratis, albo jakoś tak cenowo też są bardzo fajnie obniżone. No w każdym razie wykończone. Jeszcze ta wersja zimowa, zobaczcie. Wykończone kolejne mydełko. Dalej, jak jesteśmy przy oczyszczaniu, wykończyłam również mini wersję Anti-Dark Spot, czyli to masełko emoliencyjne z kurkumą.
Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Wersja mini. Świetne. Chociaż powiem Wam, że zapachem bardziej lubię tą tradycyjną wersję, ale ta również świetnie się u mnie sprawdziła, że denko. Dalej. No, trochę tych kosmetyków jest, ale na szczęście nie jest ich tak za dużo. Płatki pod oczy. O, to jest coś, co będziecie widzieć pierwszy raz u mnie, chociaż na Instagramie też już je pokazywałam. Płatki pod oczy takiej oto firmy kupiłam gdzieś w sklepie internetowym za całkiem fajną sumę, bo około 50 zł. Nieduże, czyli fajnie wykrojone pod mój rozmiar oka. Bo często jest tak z tymi płatkami, takimi hydrożelowymi, że one są różnie wycięte i niektóre są tak wycięte, że są bardzo małe i są przez to niewygodne, niektóre są znowu takie, wiecie, bardzo duże, inne nam spływają. Różnie bywa z tymi płatkami. Ja mam swoje ulubione płatki pod oczy różnych marek, kiedyś Wam zresztą o tym też opowiadałam, ale regularnie testuję też nowości. No i wypatrzyłam te, spodobało mi się opakowanie i też spodobało mi się to, że mamy tutaj między innymi zieloną herbatę, a zielona herbata ma wspaniałe właściwości dla naszej skóry. Zamówiłam i okazało się, że to były świetne płatki. W niskiej cenie, bo tak jak mówię, około 50 zł. Przepiękny zapach. Przepiękny. Mimo tego, że są to płatki pod oczy i tak naprawdę te wszystkie produkty, które nakładamy sobie w tej okolicy, powinny być bezzapachowe, żeby nas nie podrażniały, nie podrażniały naszych oczu. I mimo tego, że ja mam oczy wrażliwe i ten zapach był dosyć intensywny, to słuchajcie, aż sama się dziwiłam, nic się absolutnie nie działo. Natomiast ten efekt ukojenia rano, tego wygładzenia, chłodzenia, ja zawsze takie płatki trzymam oczywiście w lodówce, tego chłodzenia, tego rozświetlenia, blasku, coś wspaniałego. I chciałabym sobie z tej firmy również przetestować inne płatki. Dzisiaj będę najprawdopodobniej robić zamówienie na nowe, więc czemu nie? Tutaj mamy oczywiście 60 płatków. Dalej. Co my tutaj dalej mamy? Jeśli jesteśmy w kwestiach okolicy oczu, to wykończyłam kolejne opakowanie Illa Estetic kremowego serum pod oczy z mikromasażerem. Ten produkt już u mnie doskonale znacie, ponieważ ja o nim trąbię od samego początku, kiedy pojawił się w sprzedaży u nas. I o ile się nie mylę, to był jeden z pierwszych produktów marki EVE Farm, który w ogóle pojawił się na naszym rynku. Ja ten kosmetyk kocham, no po prostu go uwielbiam. Za to, jak działa, za to, jakie ma składniki aktywne, za to, jaką ma formułę, jak pracuje na skórze, jaki daje efekt, plus ten genialny mikromasażer, ta końcówka, którą można sobie schłodzić i też wykonać tutaj masaż w tej okolicy. Wspaniały produkt, naprawdę wart zainteresowania i nie trzeba go tylko i wyłącznie stosować, słuchajcie, w okolicy oczu. Możecie nakładać to kremowe serum pod oczy tutaj. O, na dolną powiekę, na górną powiekę, ale ja też czasami tutaj stosuję w okolicy tych bruzd wargowo-nosowych, smaruję, masuję. Wypróbujcie, bo to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Zresztą w ogóle masaż tutaj w tej okolicy, też ten mikromasaż bardzo fajnie odpręża, zwłaszcza tutaj te mięśnie. No i też troszeczkę wpływa oczywiście na te właśnie bruzdy wargowo-nosowe, na te zmarszczki, które nam się tutaj wokół ust pojawiają. Ale sam produkt jest wart zainteresowania, godny zainteresowania, 15 ml. Jeśli macie konto na Instagramie, to ja polecam Wam też zerknąć na moje publikacje, moich reelsów, bo jest tam ich kilka, między innymi to, jak pierwszy raz podejść do aplikacji tego produktu, jak go wyciskać z tubki, żeby nie wypadła nam ta końcówka lub też nie pękła nam tuba, dlaczego tak się może dziać. A w ogóle to jest taki reel, który całkiem dobrze się u mnie klika na profilu i to też mnie nawet powiedziałabym zaskoczyło, że to tak fajnie poszło, ale nie będę dalej więcej się rozpowiadać na temat tego produktu. Jest mnóstwo publikacji na jego temat u mnie na blogu, na Instagramie, na YouTubie. Polecam Wam gorąco, ja do niego wracam regularnie. Kurczę, jakiś włosek mi się tu przykleił.
Dobra, idziemy dalej. Jeszcze jeden kosmetyk do stosowania w okolicy oczu, ale już z propozycji makijażowych, i jest to korektor. Korektor od marki Sisley, chociaż wy tu już nie widzicie żadnego napisu, bo wszystko mi się zmazało, ściągnęło. No dosłownie do ostatniej kropelki go tam wyciskałam, więc nawet jak patrzę teraz, to widzę, że jest już tutaj takie prześwity w tym opakowaniu dosyć mocne. Świetny korektor pod oczy, też z takim, widzicie, aplikatorem. W opakowaniu jest dołączony do niego jeszcze pędzelek, którym też można ładnie sobie tutaj ten korektor rozprowadzić. To nie jest absolutnie produkt mocno kryjący. To nie jest kosmetyk dla osób, które mają bardzo mocne zasinienia w okolicy oczu. To jest raczej kosmetyk taki, powiedziałabym, pielęgnujący, nawilżający, który nie wchodzi w zmarszczki, nie podkreśla zmarszczek, delikatnie też rozświetla tę okolicę. Naprawdę fajny korektor od marki Sisley. No oczywiście nie jest też to tani produkt, ale ja polecam wam, żebyście zerkali sobie również do sklepu internetowego marki Sisley, ponieważ tam bardzo często pojawiają się fajne promocje i można kupić kosmetyki marki nawet tam 20% taniej, albo czasami nawet jeszcze bardziej. Więc ten korektor zużyty do samej końcóweczki, wyciśnięty do ostatniej kropelki. Koniec okolicy oczu. Mam tutaj jeszcze miniaturkę kremu do rąk od marki L'Occitane. I to jest miniaturka, a ja mam w sumie w każdej torebce taką właśnie miniaturkę tego kremu. A w domu mam wersję, widzicie, 75 ml. Też już jestem prawie przy końcówce. Kocham ten krem do pielęgnacji dłoni. No kocham. To nie jest najtańszy krem, niestety, ale to jak on u mnie działa, to jaki on ma zapach. Ja kocham po prostu ten zapach tego kremu, tę gęstą konsystencję, gdzie mamy zawartość 20% masła shea. Zobaczcie. Konsystencja, ten zapach. Ja w ogóle uwielbiam wszystkie kosmetyki z tej serii, bo one mają właśnie ten przepiękny zapach, i te formuły u mnie sprawdzają się fantastycznie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o markę L'Occitane, to ta seria z masełkiem shea, właśnie ta, jest moją ulubioną, jest moim hitem. Ja w ogóle przygodę z marką zaczęłam od tej serii, pamiętam, i chyba też właśnie od kremu do rąk. Ale do tej pory no po prostu uwielbiam. Dobra, bo się rozgadałam, a zostały mi jeszcze dwa ostatnie kosmetyki, które chciałam wam pokazać. I będzie to marka Eisenberg. I co my tutaj mamy? Wykończyłam perfumę, wodę perfumowaną od marki Eisenberg, czyli Beautiful. Ja już wam pokazywałam te perfumy przy okazji tam różnych stylizacji i nie tylko. To jest bardzo fajna wersja, moim zdaniem taka wiosenno-letnia, ponieważ kwiatowa, delikatna, przyjemna, lekko świeża. To jest idealny zapach na dzień. Wspaniale mi się używało i nawet miałam kiedyś taką sytuację, że pojechałam na pocztę i też właśnie pachniałam tym zapachem. I ja nie jestem osobą, która się spryskuje, wiecie, nie wiadomo jak, ale lubię czuć na sobie ten zapach, więc lubię takie perfumy, które może niekoniecznie zostawiają ogon, chociaż takie też uwielbiam, ale ja je czuję. I mimo tego, że to jest zapach, który jest świeży, właśnie kwiatowy, to jak weszłam na pocztę, stanęłam przy okienku, to pani, z którą już tam jakiś czas się znam, mówi do mnie: wie pani co, ale ja to muszę powiedzieć, pięknie pani dzisiaj pachnie. Czym pani tak pachnie? Bo dzisiaj no po prostu jakiś wyjątkowo piękny zapach. I to było właśnie to. Więc coś jednak ten zapach w sobie ma. A drugi produkt od marki Eisenberg, no niestety, ale ubolewam bardzo nad tym, że ten produkt mi się skończył, to jest właśnie ten krem. Złoto w kremie, dosłownie, słuchajcie, złoto w kremie. Konsystencja taka kremowo-żelowa, złota, złoto, które jest w tej formule. I to rozświetlenie na skórze, ten blask, to jak ten krem sprawdza się pod podkład, bo stosowałam go jeszcze tam w okresie takim, powiedziałabym, chłodniejszym, na przykład pod ten podkład od marki Lancôme.
i to, jaki ten blask jest na skórze, plus blask, który nawet przebija czasami gdzieś pod filtrem. Ja w ogóle nie stosuję aktualnie żadnych podkładów już od jakiegoś czasu, w okresie letnim mam na sobie tylko i wyłącznie podkład, zresztą widzicie mnie we wszystkich publikacjach, filtr ten z kolorem od marki SVR, blurujący, który daje taki właśnie fajny efekt wygładzenia skóry, tego Photoshopa, więc ja używam tylko i wyłącznie ten filtr. Natomiast, o słuchajcie, o matko, to jest bardzo drogi krem, ale to jest taki krem, który daje taki efekt na skórze, że po prostu wygląda się wow. I ja się nie dziwię, że no marka postanowiła stworzyć coś takiego, bo to jest dla mnie, tak naprawdę powiem wam szczerze, tak szczerze, szczerze, przetestowałam bardzo dużą ilość kosmetyków marki Eisenberg, ale ten krem, który stosowałam na dzień, dokładnie tylko ten krem wywołał u mnie taki efekt wow. Nie mam słów. To jest po prostu perełka, jeśli lubicie drogie kosmetyki, jeśli lubicie kosmetyki z wysokiej półki, jeśli macie dużą, większą ilość gotówki i lubicie takie produkty, które będą rzeczywiście dawały ten blask na skórze, takie rozświetlenie, to złoto, ten błysk, takie delikatne drobinki, to musicie wypróbować ten krem. I to by było tyle, proszę bardzo, pusta torba. Też od marki Eisenberg, nieważne. Czekajcie, bo aż mi w ustach zaschło. Ale widzę, że już się tutaj nagadałam prawie 14 minut. Koniec. Denko zrobione. Na ten miesiąc. Czekam na wasze komentarze, czy taki format wam odpowiada. Czy chcecie, żebym robiła raz w miesiącu w daily vlogu takie szybkie, krótkie denko, gdzie pokażę wam kosmetyki, które zużyłam pielęgnacyjne i makijażowe w konkretnym miesiącu. Czekam na informacje od was, a teraz muszę lecieć do mojej spiżarki, bo muszę tam coś sprawdzić i chyba zabiorę was ze sobą. No dobra, widzicie te pudełka tu, tu, jeszcze w kilku innych miejscach, to są moje gadżety kosmetyczne, sprzęty do zabiegów domowych i zastanawiam się, czy właśnie ich nie sprzedać. Czekajcie, zabiorę je teraz do domu i wam pokażę. Ponieważ aktualnie już nie stosuję tych urządzeń, mam inne, które cały czas sprawdzam, testuję i tak dalej, pomyślałam sobie, że kilka z nich po prostu wyprzedam. Może ktoś z was będzie zainteresowany i pierwszy, który chciałabym sprzedać, to jest właśnie RF Beauty. Jak widzicie, jest instrukcja obsługi, jest woreczek, jest ładowarka, jest urządzenie, już wam pokazuję, które działa, oczywiście bardzo dobrze funkcjonuje. I co my tutaj mamy? Kto regularnie śledzi moje filmy, ten będzie doskonale wiedział, co to jest, ale jeśli ktoś nie śledzi tych filmów, to od razu powiem, że jest to urządzenie do właśnie domowych zabiegów, czyli mamy tutaj RF, mamy tutaj EMS, jonoforezę, LED, krioterapię i masaż wibroakustyczny. Proszę bardzo, tak to wygląda. Jak nówka sztuka, żeby nie było. O, wszystko pięknie zapakowane. Jest to urządzenie, które no, bardzo fajnie wpływa na naszą skórę. Ono na stronie marki kosztuje, chyba teraz jest w jakiejś promocji, za 1400 zł, a ja sprzedam je, tak jak widzicie, no pełne opakowanie, cały komplet i tak dalej, sprzedam je za 500 zł. Więc gdyby ktoś z was był zainteresowany tym urządzeniem, piszcie do mnie, wszystko ewentualnie wam wytłumaczę. Proszę pisać nie w komentarzach pod tym filmem, tylko do mnie bezpośrednio na maila. Drugie urządzenie, które odsprzedam, jest też w oryginalnym pudełku, jak widzicie, od Yasumi z instrukcją obsługi, czyli Ionic Photon Sonic.
Tutaj macie urządzenie, okularki, waciki, ładowarka, wszystko jest. Oczywiście, że działa, tylko musiałabym je teraz podłączyć do zasilania, żeby Wam pokazać. Podobnie też w przypadku tego, które właśnie też przed chwilą Wam pokazałam. Jedyny minus tego urządzenia jest taki, że ono jest tutaj, widzicie, delikatnie pęknięte, o tu. I ma tutaj też takie delikatne pęknięcie, ale absolutnie tym się nie przejmujcie, bo ono cały czas działa i ono działa prawidłowo, więc to tak naprawdę nie ma znaczenia, tylko po prostu ten plastik delikatnie mi tutaj pęknął podczas stosowania. Ionic Photon Sonic, tak to się dokładnie nazywa. Pokażę Wam aktualnie na stronie marki, kosztuje 329 zł. Tutaj też macie wszystkie najważniejsze informacje, jak go stosować. Nawet, proszę bardzo, jest mój filmik na stronie, gdzie dokładnie opowiadam o tym, o właśnie produkcie, jak on świetnie funkcjonuje, ale tak sobie pomyślałam, że do tego zestawu, ponieważ właśnie on jest delikatnie uszkodzony, dorzucę coś jeszcze, a dokładnie, proszę bardzo, iLift Mini. Czyli też taki mikromasażer działający na zasadzie tutaj światła. O, już Wam pokazuję. Łączy się tak, czerwone światełko, niebieskie światełko, wibrujący masaż do stosowania w okolice oczu, więc widzicie, że on działa. Nie mam do niego pudełka, ale dołączę do niego też ładowarkę USB, proszę bardzo, oryginalną, także wszystko będzie w komplecie. O ile dobrze pamiętam, ten iLift Mini kosztuje też chyba coś z 200 zł na stronie marki, a ja sprzedam Wam wszystko, czyli cały ten komplet, cały komplet za 250 zł. Całość. Tak? Czyli w tym jednym pudełku będziecie mieć właśnie Ionic Photon plus iLift Mini zapakowane z dodatkową ładowarką, więc jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany zakupem, to tak jak powiedziałam wcześniej, pisze do mnie na maila. Jedno urządzenie plus do stosowania w okolicy oczu lub też bardziej zaawansowane urządzenie, bardziej rozbudowane. No jestem ciekawa, czy ktoś z Was się zgłosi, a tak przy okazji powiem Wam, że dziękuję za Waszą aktywność, jeśli chodzi o wyprzedaż moich butów, torebek, może za jakiś czas znowu coś wrzucę i coś Wam pokażę, co będę wyprzedawać. No, także urządzenia do domowej pielęgnacji, 3 na wyprzedaży. No chodź, chcesz się pobawić? Ja wiem, co Ty chcesz. Ty się chcesz pobawić. No chodź, no chodź tu kotełku. No pokaż, jak pięknie biegasz. No pokaż. Pokaż, jak pięknie biegasz, no. Chodź, 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 chodź. Nie pytajcie, co mamy dzisiaj na kolację, bo był lekki obiad, a niestety mocno węglowodanowa kolacja, ale Massimo wpadł na pomysł, że zrobimy sobie dzisiaj panini neapolitańskie z jajkiem, tak jak widzicie, z parówką, z szynką, z serem, z pomidorami, więc naprawdę dzieje się w kuchni i będzie grubo na noc. No, panini były przepyszne, ale żeby nie było tak grubo, to na zakończenie dnia witaminki. Witaminki. I dzisiaj kupiłam sobie nowy spieniacz w Chibo. Zaraz będę go testować i sprawdzać, czy działa. I sprawdzi się przy zrobieniu Beauty Focus Collagen Plus. Widziałam ten trik gdzieś na Instagramie. Ja do tej pory mieszałam sobie albo łyżką, albo widelcem, ale teraz spróbuję wymieszać właśnie takim spieniaczem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Testujemy. No i dobra, mamy gotowe. Słuchajcie, to jest najlepiej wydane 40 zł.
Wcześniej miałam taki spieniacz do mleka z Ikei, ale bardzo szybko mi padł, więc pomyślałam, że może ten będzie lepszy. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, ale idealnie miesza mi tutaj moje peptydy kolagenowe. Także jedna porcja dla mojego Massimo, jedna porcja dla mnie, plus dodatkowo omegami i probiotyk na noc. I myślę, że tym akcentem mogę się już z Wami pożegnać. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście, że zostawiliście jakąś aktywność, komentarz, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki, pa! Pa, do widzenia! A gdzie buziaki? Pa, buziaki.